Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. В Canyon Lake, Калифорнии, в 1990 году Аманда Грей допустила się okrutnej zbrodni. Już jako sześciolatka kochała uczucie dominacji. Jej agresja miała najczęściej formę bezpośrednią. Amanda stosowała przemoc fizyczną w celu rozładowania napięcia emocjonalnego. W ten sposób uzyskiwała upragniony przedmiot lub też wyrażała swoją dezaprobatę dla zaistniałej sytuacji. Amanda była wychowywana tylko przez dziadka. Ojciec Amandy zostawił jej matkę, gdy była w ciąży. Z kolei matka Amandy, tydzień po urodzeniu córki, popełniła samobójstwo. Przyczyną samobójstwa była depresja poporodowa. Amanda już od najmłodszych lat odreagowywała swój gniew i frustrację, wyżywając się na zwierzęta, zrzucając je z dużej wysokości. Amanda sadystycznie patrzyła, jak zwierzęta umierają. Dziadek często zamykał, bił, głodził i wykorzystywał seksualnie Amandę. Stąd u dziewczynki wzięło się jej agresywne zachowanie. Wszystkie te wydarzenia odcisnęły piętno na jej psychice i uczyniły z niej młodą morderczynię. W wieku 13 lat Amanda była tykającą bombą zegarową. Lekarze u Amandy stwierdzili opóźnienie umysłowe. Jej niezrównoważony umysł był coraz bardziej niebezpieczny. Posiadała niską odporność na frustrację, co prowadziło do niekontrolowanych wybuchów gniewu. Pewnego ranka, gdy dziadek Amandy zaczął dziewczynkę bić i wykorzystywać seksualnie, Amanda tego nie wytrzymała i uderzyła swojego dziadka w głowę żelazkiem. Później przyniosła nóż z kuchni i zadała nim 20 ciosów. Uderzenia oraz ciosy były tak silne i spowodowały tak poważne uszkodzenia czaszki oraz ciała, że ofiara zmarła na miejscu. Podczas przesłuchania dziewczyna zachowywała się tak, jakby nic się nie stało. Na pytanie, dlaczego to zrobiła, odpowiedziała: ponieważ dziadka w ten sposób chciała ukarać. Sąd stwierdził, że istnieje ryzyko, że Amanda mniej lub bardziej świadomie popełni kolejne morderstwa. Dlatego skierował Amandę do szpitala psychiatrycznego na leczenie. Amanda Gray resztę swojego życia spędziła w szpitalu psychiatrycznym.